odbyła się przed chwilą odprawa z szefami zespołów zarządzania kryzysowego z 7 województw. Możemy podzielić tę sytuację w ten sposób, że w 6 województwach mamy już do czynienia z usuwaniem skutków nawałnic. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego akcja ratunkowa trwa. Zagrożenie jest jeszcze wciąż realne. W związku z tym tam skoncentrowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, a także innych służb, które czuwają nad bezpieczeństwem. Jak zapowiedział Pan Wojewoda, odbędzie się za 2-3 godziny kolejne posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pan Wojewoda jest w kontakcie z Wojskiem Polskim. Jeżeli będzie taka potrzeba, również skorzystamy z pomocy Wojska Polskiego. Chciałbym również podziękować szczególnie strażakom Państwowej Straży Pożarnej, ale także ochotnikom za zaangażowanie, za ofiarność. 6 strażaków odniosło rany w wyniku świadczenia pomocy, niesienia pomocy poszkodowanym. Żadnych z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo utraty życia, więc sytuacja jest pod kontrolą. Chciałem także powiedzieć, że jeżeli chodzi o usuwanie szkód, to tak jak mówiła Pani Premier, szkody energetyczne są usuwane sukcesywnie, wszystkie drogi, szlaki komunikacyjne są przejezdne, Państwo Wojewodowie są na miejscu, spotykają się z samorządami, odbywają się posiedzenia powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego tam, gdzie jest to oczywiście konieczne. Natomiast samorządy niezwłocznie przystępują do szacowania szkód, nadzorują te działania wojewodowie. Mamy różne doświadczenia sprzed 2 miesięcy, jeżeli chodzi o zaangażowanie samorządów. Podczas dzisiejszej odprawy podkreślałem, że oczekuję od Państwa wojewodów nadzoru nad samorządami, aby samorządy zaangażowały się w świadczenie pomocy poszkodowanym. I chciałbym bardzo mocno podkreślić, że państwo polskie jest jedno, że zarówno władza rządowa, jak i samorządowa to władza państwowa, a więc od samorządów też możemy oczekiwać pełnego zaangażowania i poświęcenia w sytuacjach kryzysowych.